W darzu liturgicznym obchodzimy dziś wspomnienie świętego Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła żyjącego na przełomie III i IV wieku. Jest to postać niezwykła, fascynująca, będąca przykładem doskonałego połączenia wiary z nauką, życia duchowego z życiem intelektualnym. Po śmierci papieża Damazego w 384 roku Hieronim przeniósł się do Ziemi Świętej i zamieszkał w Betlejem. Tam prowadził życie ascetyczne, zajmując się tłumaczeniem Pisma Świętego. Owocem jego tytanicznej pracy była łacińska wersja Biblii zwana Wulgatą. Święty Hieronim jest patronem biblistów, archeologów, tłumaczy, ale także uczniów i studentów. Uczmy się od dzisiejszego patrona ukochania Słowa Bożego, aby jeszcze bardziej znać Chrystusa. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam was jako owce między wilki. Nie noście ze sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedźcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie: nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam wam, Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu. Oto słowo Pańskie. Bracia i siostry w Chrystusie Panu, dzisiejsze słowo, które słyszymy, także myślę, że porusza nasze serca jako uczniów Chrystusa. Aby głosić dobrą nowinę o zbawieniu, aby mówić, że przybliżyło się Królestwo Boże, że to Królestwo Boże ma być w każdym z nas. Co to oznacza dla nas, kochani, że jesteśmy posłani, aby głosić dobrą nowinę tym, którzy jeszcze może na to Słowo Boże są zamknięci. Bo jak słyszymy, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki. Kochani, nie jest łatwo dzisiaj głosić Słowo Boże. Wymaga od nas wiele trudu, wymaga od nas wielkiego zaangażowania serca. To, co możemy dzisiaj uczynić, to, co możemy dać jako tego, który został powołany i posłany, to właśnie dawać świadectwo
życia chrześcijańskiego. To znaczy dawać dobry obraz właśnie człowieczeństwa. Współczesny człowiek dzisiaj potrzebuje, kochani, właśnie światła prowadzącego właśnie do odkrywania wielkiego daru, jaki Bóg złożył w ręce każdego z nas. Tym darem jest nasze życie, które ma być mocno, kochani, ugruntowane poprzez tą obecność Pana w naszym życiu, poprzez tą łaskę sakramentalną, poprzez to żywe słowo, które słyszymy, ale także przede wszystkim życia sakramentem Eucharystii i Bożym Słowem, tak jak żył nim święty Hieronim. Kochani, w jaki sposób możemy dzisiaj odkrywać oblicze Boga? Jak poznawać tego Boga, który jest pośród nas? To właśnie w tym słowie, które myślę, że każdy z nas odkrywa, poznaje, przyjmuje do swojego serca. Niech to słowo także pociąga innych, kochani, do tego, aby każdego dnia sięgać po Pismo Święte. Nie tylko, kochani, od święta do święta, bo tak nakazuje nam tradycja, ale żebyśmy tym słowem żyli na co dzień. To znaczy, że to Słowo Boże także w naszym życiu pozwala nam właśnie cieszyć się tym, że Bóg przybliżył się do człowieka. Bóg przybliża się dzisiaj, bracie i siostro, do ciebie właśnie w swoim słowie, aby dać ci właśnie to światło, które płynie dzisiaj właśnie z Bożej Ewangelii. Niech nasz dom, kochani, będzie przepełniony tym Bożym Słowem. Dzielmy się tym Słowem na co dzień, aby ono gdzieś nie zginęło przy różnych naszych obowiązkach, trudach dnia codziennego, ale żeby to Słowo, kochani, pokrzepiało także nasze serce i dawało właśnie tą wskazówkę, drogę, która prowadzi właśnie do budowania Królestwa Bożego. Niech ten dom Boży będzie właśnie przepełniony Słowem. To znaczy, bo jesteśmy świątynią Ducha Świętego, właśnie to nasze serce niech będzie przepełnione Słowem życia. Bo jeżeli żyjemy Bożym Słowem, to będziemy dawać życie także jako ten dar największy właśnie samemu Panu Bogu, że będziemy z miłością oddawać każdy dzień, że nie będziemy go przeżywać tylko dla siebie, ale właśnie we wspólnocie dzieci Bożych. Amen.